Siema, siema, Tajtory, jak to nagrywam, jest po 9 i mamy mini update w Brawl Stars. Dużo się pozmieniało, więc zaraz wszystko wam pokażę, omówimy sobie. Będzie taki nietypowy odcinek, bo typowo z gierki. Dawno takich nie nagrywałem, zazwyczaj jakieś newsy, coś w tym stylu. A teraz taki typowy odcinek z gry, jak będziemy sobie omawiali to, co jest w Brawl Stars dodane i troszkę grali. Więc mam nadzieję, że zostawicie tą łapkę w górę, mordeczki. Kto może, teraz lajkuje. Z góry dziękuję każdemu. Oczywiście was do tego nie zmuszam, ale będzie mi naprawdę mega miło, jeszcze jak zostawicie suba na moim kanale, to wtedy pokażecie, że jesteście najlepszymi widzami, jakimi się tylko da. Napiszcie w komentarzu, czy też macie już takie zielone tło, jakie ja mam tutaj w Brawlu. To postaram się przypiąć serducho. Generalnie to jest pierwsza rzecz, która już tutaj widać, że się zmieniła. Zobaczcie, jakie fajne jest to tło. Mega ładnie wygląda. Już jakiś czas temu mówiłem wam, że po prostu ono wejdzie do gierki. No i teraz wbiło. Można zauważyć, że tutaj, gdzie teraz pokazuję, co jakiś czas latają gwiazdy takie zielone i spadają i tak fajnie się rozpryskują. Tak samo z drugiej strony tutaj gdzieś, zaraz powinna być. Więc naprawdę to jest spoko zmianka i takie tło chyba jedno z lepszych mi się wydaje. Kolejna bardzo ważna rzecz, widzowie, jest taka. Słuchajcie. Wchodzimy sobie w sklep i po pierwsze mamy ikonę gracza. Jest całkiem spoko, szczerze byście się na pewno w niej wyróżniali. Zastanawiam się, czy nie uzbieracie się tutaj 4 gemów, bo tyle mi do niej brakuje i czy jej nie kupić. I mordeczki, oprócz tego mamy też najgorszą zgraję. Wszystkie 3 skinki wleciały do gry, zaraz wam powiem, którego warto kupić, a którego nie. No bo zauważcie, od 79 gemów się one zaczynają. I co ciekawe, wszystkie 3 można je już kupić od razu. Zazwyczaj było tak, że jednego można było kupić, a te 2 kolejne dopiero po prostu były dostępne za jakiś czas, za parę godzin. A one są już tutaj dostępne. Więc uwaga, posłuchajcie. Po pierwsze mamy tutaj cesarzową Bonnie. Tak się prezentuje, widzowie. Jest to aktualnie, no jak się domyślacie, jedyny skinek do Bonnie, czyli nowej postaci. Wiem, że nie każdy tą postać jeszcze ma, aczkolwiek myślę, że naprawdę warto kupić tego skina, bo wątpię, żeby w jakimś najbliższym czasie wyszedł w ogóle jakiś nowy skin do Bonnie, a tym bardziej lepszy skin od tego. Jest to bardzo ładny skinek i te kolorki fajnie pasują. No serio, co jak co, ale Bonnie w tym skinie jest totalnym szefem. Fakt, cena jest trochę duża, ale zobaczcie, ten skin ma wszystko. Nawet ma taką fajną animację strzelania, gdzie ze są zupełnie inne. Zobaczmy dokładnie, jak wygląda, gdy po prostu użyję ulta, to wtedy już dopiero będę wiedział, czy warto tego skinka kupić. No nie, no jest spoko, naprawdę. Bardzo ładnie to wygląda, te fioletowe kolorki, moim zdaniem top skinek. No i nawet to 149 gemów warto zapłacić, jeśli ktoś ma i chce mieć skina do Bonnie. Ja aktualnie niestety tyle na koncie nie mam, więc no nie będę go kupował, ale jeśli miałbym wybierać, no to na pewno tego skinka warto kupić. No i wam go polecam, no bo on ma dużo rzeczy. Specjalny model zadymiarza, specjalne efekty, animacje i specjalną teksturę. Oprócz tego, widzowie, warto tutaj wspomnieć o tym, że jest też Władca Byron. Władca Byron też kosztuje 149 gemów, też jest trochę drogi. Skinek też ładny, ja już to mówiłem jakiś czas temu, że ten skinek też jest mordeczki ładny. Aczkolwiek, czy warto go kupić? No nie wiem, zaraz jeszcze wam powiem tutaj dokładne moje zdanie na ten temat. Obejrzyjcie, jak możecie, odcinek do końca, bo to nie będzie jedyne, że tutaj testuję te postacie. Mam jeszcze inne ciekawe rzeczy wam do przekazania, więc jak możecie, to oglądajcie do końca, z góry dziękuję. Myślę, że czasem spoko są też takie odcinki jak te, takie trochę luźniejsze. No i spójrzcie, tak wyglądały tutaj wcześniej jego strzały, a tak wygląda jego ult. Okej, ult jest ładny, fajne kolorki w ogóle też mają. Rzuca jakby takim, kurde, tutaj szkiełkiem, gdzie w środku coś jest. Mi się podoba ten skinek mordeczki. Może 149 gemów bym za niego nie zapłacił. No bo jednak od tyłu może aż tak superowo nie wygląda, jak się nim chodzi. Aczkolwiek nie jest złym skinkiem i jeśli ktoś bardzo lubi Byrona, to też na pewno warto kupić tego skina. Lecz za 149 gemów, jak mam do wyboru tego do Bonnie lub tego, no to wybrałem właśnie tego do Bonnie. No i jest to jeszcze najtańszy z tych 3 skinów, czyli Galaktyczna Lola. I tego skinka mordeczki bardzo ludzie chwalili właśnie podczas Brawl Talka, więc zobaczymy, czy rzeczywiście jest on taki mega spoko. Szybko sobie go tutaj przetestuję, mam nadzieję, że nie będziecie źli, że tak testuję ciągle. No i zobaczcie, strzela on bardzo, ale to bardzo ładnymi strzałami. Ej, co jak co? Mega warto kupić tego skina. I zobaczcie na ulta, jaki piękny jest, kurde. Nie, widzowie, ten skin jest top. Gdybym miał gemy, to 79, to od razu bym go kupił, tak szczerze. Wow, naprawdę fajnie wygląda. Jest to drugi skinek do Loli, pierwszy to jest Chola i ten jest o wiele lepszy niż ten ostatni level z karnetu do Choli. W sensie do Loli, który nazywał się Chola. Więc to jest moim zdaniem aktualnie najlepszy skinek właśnie do Loli w grze. I też wam go polecam. W ogóle 3 te skiny są bardzo, ale to bardzo ładne. No i moim zdaniem naprawdę warto je mieć. Generalnie, teraz spójrzcie, że jak zakupicie któregoś z tych skinów, no to warto tutaj wspomnieć, że macie taką specjalną ikonkę, przebranie najgorsza zgraja, więc są to skiny eventowe dodatkowo, więc naprawdę jak ktoś lubi kolekcjonować skiny, no to warto też jednego z nich mieć do swojej kolekcji. No i tak jak mówię, jeśli macie mniej gemów, to polecam w pierwszej kolejności Galaktyczną Lolę, a jeśli macie więcej, no to polecam Bonnie, no chyba, że bardzo lubicie Byrona, to możecie sobie też kupić Byrona. No i dobra, warto tutaj wspomnieć też o tym, że jak kupimy wszystkie 3 te skiny, na pewno się znajdą jakieś osoby z was, które kupią. W ogóle napiszcie mi już tutaj w komentarzach, jak dotrwaliście do tego momentu, czy kupujecie któregoś skina z tych 3, czy nie.
No i uwaga, jak kupimy te wszystkie trzy, to dostajemy specjalną odznakę, wyjątkowy pakiet odznak, taki pin pack, właśnie związany mordeczki z tymi skinami, czyli tak jak zawsze po prostu dostaniemy emotki do tych skinów raczej w tym pin packu. No i będą one takie trochę limitowane, bo żeby je mieć, to właśnie mordeczki trzeba tutaj kupić wszystkie te trzy skiny, a mało kto raczej je kupi, więc to jest spoko rzecz. Zobaczmy, czy mamy coś nowego w aktualnościach, widzowie. Z tego co widzę, to chyba tutaj mamy, o, coś takiego, sprawdź skiny najgorszej z grai, no ale to już sprawdziliśmy, więc to już wszystko wiemy, a tak poza tym to nic takiego w związku z tym nie ma. To już było, ale się tak przy okazji wam potwierdzę, że 18 czerwca mamy mordeczki, specjalny event, taki trochę Dreamhack, czyli najlepsze drużyny będą grały, ja też najprawdopodobniej będę to komentował, oprócz tego 19 jest kolejny turniej, no i 20 też coś tam jeszcze jest, więc na pewno będzie się teraz fajnie działo w Brawl Stars. Zawsze jak coś takiego jest, to wchodzę sobie mordeczki w ustawienia i patrzę, czy czegoś tutaj nowego nie mamy, ale no z tego co widzę, to tym razem nie mamy. Muszę też sobie zobaczyć, czy jest kod Tori w sklepie. To jest mój kodzik, ale czy będzie? No nie, niestety jeszcze nie ma, może za jakiś czas, widzowie. Więc teraz przechodzę na Twittera, bo mamy tutaj mordeczki nowy post. Post związany właśnie z wyjściem tych oto nowych postaci. I może mordeczki, wejdę sobie na polskiego jednak tutaj Twittera, żebyście mieli od razu przetłumaczone. I tutaj napisali coś takiego: czuć w powietrzu zaburzenie równowagi w mocy Star. To najgorsza zgraja. Bo w ogóle te skinki są tutaj opisane jako najgorsza zgraja, czyli że takie bardzo złe skiny, które są niebezpieczne i groźne. I zobaczcie, oni tutaj rozwalają w ogóle jakieś pomieszczenie. Chyba to jest pomieszczenie od Rufsa, który broni się przed tymi skinami i chce obronić tutaj nasz świat Brawl Stars. Oprócz tego mają też roboty, czyli oni są tak jakby w jednej drużynie z robotami, współpracują z nimi, jak widzicie. No i to nam przedstawia właśnie ta grafika. Ostatnio twórcy bardzo często pokazują te roboty znowu na każdej grafice, więc może chyba znów wraca temat, widzowie, odnośnie remodelu do robotów, ale zobaczymy, czy będzie on do nich, czy po prostu do jakiejś innej postaci. Bardzo ciekawa grafika, fajnie wygląda i mamy tu już jakby jakąś kasę fiskalną. Zobaczcie, mam tutaj zrobię zbliżenie na to. Nie wiem, co może ona oznaczać, ale kto wie, czy jest to jakiś atrybut właśnie związany z kolejną aktualizacją. Ciężko powiedzieć i tutaj jakiś ziomeczek w ogóle już chyba kupił sobie te wszystkie skiny. O, tak to wygląda, jak się je kupi w bedu, więc no, ładnie, też już musiał mieć te wszystkie skiny. Więc generalnie, jak widzicie, ja bym musiał mieć mordeczki tutaj 44 level, żeby dostać tu 10 gemów dodatkowe i móc sobie kupić właśnie tą ikonkę. Nigdy nie kupowałem żadnych ikon, więc szczerze, ja bym się chyba tak tutaj mega skupił i postaram się dzisiaj wbić, no i może tą ikonkę kupię, więc zobaczymy, czy się uda, bo 19 gemów to jeszcze nie jest zła cena, abym sobie może ją tutaj ustawił, bo zawsze mam tego spajka, tak wiecie, jest spajk, który jest związany z moim klanem i tak dalej, ale tak poza tym to nie mam żadnych jakichś specjalnych tutaj, jak widzicie, ikonek, więc myślę, że ta ikonka bardzo ładnie by po prostu mi się tutaj nadała. No i oprócz tego, jako że tutaj oglądacie do końca, to postanowiłem, że otworzę jeszcze te trzy skrzyneczki, więc może akurat przyniesie mi szczęście, ostatnio trafiliśmy Bonnie, więc widzowie, kibicujcie. W pierwszej niestety nic nie mamy, ja nie będę jakoś przedłużał tych boksów, no bo nie ma co. Jak tutaj dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Big Box, wtedy będę widział, że oglądacie do końca. Taki, tak jak mówiłem, dzisiaj troszkę luźniejszy odcineczek, jest czwórka, widzowie, więc jest szansa, że coś będziemy mieli. Uwaga, uwaga. No i teraz przewijam dalej i czy będzie świecące jeden? Nie, niestety nie ma, szkoda. Fajnie było, jakbym coś w tym odcinku trafił, no ale trudno. No i mordeczki. Ostatnia skrzynka, czy coś tutaj będzie? Niestety tylko trójka, szkoda. Więc widzowie, ja chciałem wam powiedzieć o tym, że jutro będziecie mieli odcineczek na kanale Tori 2 i to będzie mega gruby odcinek. On będzie o 16:30. Dzisiaj trochę wcześniej wam ten film wrzuciłem, bo po prostu chciałem, żebyście szybko o tym się dowiedzieli, co się zmieniło w Brawl Stars. No głównie to poza tym menu i poza tymi ofertami w sklepie, to żadnych takich większej nowości nie mamy, ale moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda i są to ciekawe nowości, więc warto było o tym wspomnieć. No a ja się, widzowie, będę już z wami żegnał. Dziękuję za dotrwanie do końca. Widzimy się w następnych materiałach. Subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Trzymajcie się, hejo!